W mrocznych zakątkach internetowego świata sportowych mediów rozgrywa się dramat pełen niedomówień, tajemnic i zaciętej rywalizacji. W centrum tej historii stoi Krzysztof Stanowski postać zarazem kontrowersyjna, jak i charyzmatyczna, który po swoim głośnym odejściu z kanału sportowego, współzałożonego z innymi znanymi dziennikarzami sportowymi, otworzył nowe rozdziały swojej kariery. Zakładając kanał Zero, projekt ten szybko zyskał ogromne zainteresowanie, gromadząc w krótkim czasie ponad 700 tysięcy subskrybentów i generując miliony wyświetleń na swoich materiałach. Kanał Zero, zgodnie z zapowiedziami Stanowskiego, miał stać się platformą dla mnóstwa świetnych osób, oferującą treści nie tylko z obszaru sportu, ale również kultury, rozrywki czy gospodarki. Od momentu uruchomienia projekt przyciągnął uwagę widzów różnorodnymi formatami, takimi jak Filmowe Zero, Tomasza Raczka, Gospodarcze Zero, Roberta Gwiazdowskiego czy Mazurek Stanowski. Ta różnorodność treści, jak się wydaje, stała się jednym z kluczy do sukcesu kanału Zero, przyciągając szeroką publiczność, poszukującą alternatywy dla konwencjonalnych mediów sportowych. Tymczasem. Kanał sportowy, który niegdyś dominował na polskiej scenie YouTube'owej jako główne źródło treści sportowych, zaczął borykać się z kryzysem. Ekspert od marketingu Jacek Gadzinowski sugeruje, że moda na kanał sportowy mogła minąć, a odejście stanowskiego tylko pogłębiło jego problemy, prowadząc do spadku liczby wyświetleń i subskrybentów. Różnice w oglądalności między oboma kanałami stają się coraz bardziej widoczne, z kanałem zero wyraźnie wyprzedzającym swojego poprzednika pod względem liczby odtworzeń i zaangażowania widzów. Zagadka leżąca u podstaw tej rywalizacji jest jednak bardziej złożona czy sukces kanału zero jest wyłącznie wynikiem charyzmy Stanowskiego i nowości, jaką wprowadza na rynek. A może spadek popularności kanału sportowego wynika z naturalnego cyklu życia mediów internetowych, gdzie widzowie poszukują ciągle świeżych treści i nowych twarzy? W tej opowieści pełnej zwrotów akcji i niewypowiedzianych słów jedno jest pewne przyszłość mediów sportowych w Polsce jest teraz napisana przez dwa kanały, które choć różne, są ze sobą nierozerwalnie związane historią jednego człowieka. Co przyniesie kolejny rozdział tej opowieści? Czy kanał zero utrzyma swoją przewagę, czy też kanał sportowy znajdzie sposób, by odzyskać utracone serca widzów? Tylko czas pokaże, jak potoczą się losy tych internetowych gigantów.